proszę Państwa, druk nr 7, który relacjonuje Pani Barbara Zarzyńska-Rzesz. Tutaj w sprawie zmiany zapisu zadania na liście zadań powierzonych na rok 2013 w ramach programu Bezpieczny Kraków, paragraf pierwszy. Na liście zadań powierzonych na 2013 w ramach programu Bezpieczny Kraków zmienia się zakres zadania. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, zakup alkosensorów typu alkoblow dla komisariatu policji, komisariatu pierwszego policji szeroka kwota 4000. Na Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK zakup urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu wydychanym w powietrzu z dodatkowym wyposażeniem dla komisariatu policji pierwszej w Krakowie, ulica Szeroka 35, kwota ta sama. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie zmiana na wniosek komendanta komisariatu policji pierwszej w Krakowie. A Państwo pamiętacie, ten projekt już był przygotowany raz przez Komisję Praworządności, ponieważ pojawiły się wątpliwości, wróć do komisji. W sprawie wypowiedzieli się wszyscy, ponieważ jest to projekt tak naprawdę Komisji Bezpiecznych Kraków, który ze względów formalnych musi przejść przez Komisję Praworządności. Zapytałam wszystkich członków Bezpiecznego Krakowa, wszyscy się wypowiedzieli, oprócz pana Krzysztofa, który zapomniał przesłać to. Mam tutaj odpowiedzi wszystkich członków Komisji Bezpiecznych Kraków. Czyli pan jest też za, czyli wszyscy 13 członków komisji są za zmianą, w związku z tym jest to uzasadnione. Proszę? Członkini i członkowie, tak. Wszyscy. Jednogłośnie i jednomyślnie. Stąd dzisiejszy projekt. Dziękuję. Jeszcze czy chcę Państwa zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Ten jest głosowi przyspieszenia przyjęcia. Za to. 19 osób jest. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję bardzo. 19 za, przeciw 0, wstrzymujących 0.